Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tradycyjnie o godzinie 11.00 rozpoczynamy nasze wydarzenie. Dzisiejszy webinar pod tytułem Zostań królem home office dzięki skanerom Fujitsu serii ScanSnap. Ze mną już jest Jarosław Dudka z firmy Fujitsu PFU oraz Państwo mogą też zobaczyć naszego product managera, który odpowiada za linię skanerów Fujitsu, Daniela Murawskiego. Dzień dobry. Z nami jest również nasz inżynier Michał Gardocki. Pojawi się na ekranie lada chwila. Cóż chcę powiedzieć na samym początku? Kilka słów wstępu dotyczące obsługi naszego systemu dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy korzystają z systemu GetResponse. Na samej górze macie Państwo biały pasek. Tam jest przycisk trybu pełnoekranowego. Można ten tryb odpalić. Escape'em z niego wychodzimy. Wówczas lepszą będą Państwo mieli widoczność, jeśli chodzi o prezentowane dzisiaj rozwiązania. Wszystkie części naszego dzisiejszego webinaru są w wersji, nazwijmy to, live demo. Będziemy prezentować Państwu skanery. Daniel, zgasło Ci światło, musisz zapalić to światełko, żeby lepsza była widoczność. Rozpoczniemy od krótkiego pokazu dwóch skanerów, iX1500 oraz iX100. iX100 jest dzisiaj również skanerkiem do wygrania w dzisiejszym konkursie. Zaraz Państwu zaprezentuję ten skanerek. Tak, dzisiaj mamy do wygrania skaner iX100. Jest to skaner przenośny z budowaną baterią. Warto odpowiadać na pytania konkursowe, które pojawią się na ekranach Państwa monitorów. Proszę o nieudzielanie odpowiedzi na czacie. Jeszcze raz przypomnę Państwu przed wyświetleniem pierwszego pytania, że udzielamy odpowiedzi klikając na wybraną przez Państwa odpowiedź na ekranach monitorów, a nie wskazujemy odpowiedzi na czacie. Widzę, że jeszcze Państwo do nas dołączacie. Mamy na tą chwilę 33 osoby, ale zaraz pewnie to się zmieni. Drogą wstępu i jeszcze jeśli chodzi o obsługę naszego systemu, to tam, gdzie Państwo macie czat, widzę, że Państwo się z nami witacie, także jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Tam, gdzie jest czat oraz lista uczestników, nie wiem, czy ją Państwo widzicie, za moment będziecie ją widzieć. Tak, już teraz na pewno Państwo widzicie również listę uczestników. Jest w każdym razie pionowy, szary paseczek z białą strzałką. Ona służy do tego, żeby sobie sekcję czatu zwinąć do prawej części ekranu. Wówczas również poprawicie sobie Państwo widoczność tego, co dzisiaj prezentujemy. I oczywiście w odpowiednim czasie, jeśli chcą Państwo zadać pytania na czacie, to można sobie ten czat rozwinąć. W każdym razie pytania proszę zadawać. Jeśli znajdziemy czas, a na pewno znajdziemy podczas zadawania pytań, to wówczas eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania. Warto od razu zadawać pytania, tak żeby gdzieś to nie umknęło, i w odpowiednim czasie będziemy oczywiście udzielać odpowiedzi. Na samym końcu przewidzieliśmy sesję Q&A. Jeśli wystarczy nam czasu, to również będziemy odpowiadać na dodatkowe jakieś Państwa pytania. Dobra, z mojej strony drogą wstępu to wszystko. Teraz oddaję głos już do Daniela Murawskiego, naszego product managera, tak jak wspominałem na samym początku, odpowiedzialnego za linię produktów Fujitsu Stovaris. Daniel, ja wyłączam swoją kamerkę i mikrofon, tak żeby Wam nie przeszkadzać i możesz już rozpoczynać. Witam serdecznie wszystkich Państwa na naszym dzisiejszym webinarze. Dzisiejszy webinar dotyczy, tak jak wspomniał Błażej we wstępie, rozwiązań z serii ScanSnap od Fujitsu. Na webinarze zaprezentujemy dwa modele skanerów. Pierwszy będzie to model flagowy, czyli iX1500. Jest to model, który posiada szybkie skanowanie, automatyczny podajnik ADF. Także jest to model, który wygląda bardzo ładnie, czyli jest urządzeniem, które idealnie wpasowuje się w środowisko. Na przykład w domu możemy go sobie bez problemu postawić przy komputerze, gdzie będzie idealnie pasował do naszego domowego biura, bądź na przykład również sprawdzi się świetnie w małym biurze rachunkowym chociażby. Jest to skaner, który posiada duży, czytelny, responsywny wyświetlacz, na którym możemy na przykład wyświetlać profile do skanowania, dzięki czemu może z niego korzystać kilku użytkowników, chociażby dwóch, trzech użytkowników w domu, czy na przykład dwie, trzy księgowe w małym biurze. Drugim rozwiązaniem, które zaprezentujemy Państwu, to będzie skaner mobilny, również z serii ScanSnap. Jest to iX100, przepraszam, dokładnie ten model, który pokazywał Błażej na pierwszym slajdzie. Będzie on również do wygrania w naszym dzisiejszym konkursie.
Jest to model, który posiada własną baterię, posiada również Wi-Fi, dzięki czemu możemy go zabierać ze sobą. Tak naprawdę to skaner, który w większości sprawdzi się u użytkowników mobilnych, którzy poruszają się po Warszawie, potrzebują, czy po całej Polsce, czy chociażby po Europie i potrzebują wysyłać do biura dokumenty, ale nie ważące bardzo dużo, czyli na przykład wykonane w postaci aparatu fotograficznego naszego telefonu, tylko wykonać skan, który waży bardzo mało, wysłać go mailem do biura, do firmy, do siedziby, tak żeby udostępnić dokumenty pozostałym użytkownikom. Jest to skaner mobilny, dzięki czemu może korzystać, dzięki czemu wyposażony jest również w aplikację i korzystamy z niego również na telefonie bądź urządzeniach mobilnych. Dokładnie jak wygląda skanowanie, za sekundkę pokaże nam nasz inżynier technik Michał Gardocki. Ja pokażę Państwu, jak wygląda nasze urządzenie. Wygląda nasz jeden i drugi skaner. Oddaję głos Michałowi. Michał Gardocki z tej strony, inżynier wsparcia technicznego w firmie Stovaris. Tak jak kolega wspomniał, ja Państwu pokażę mniej więcej, jak działa obecnie w tej chwili już załadowany papierem nasz skaner X1500. Skaner jest bardzo prosty w obsłudze po zainstalowaniu aplikacji i podłączeniu go w tym wypadku po kablu USB do komputera. Możemy sobie na przykład nacisnąć taki przycisk scan i skaner już działa. W międzyczasie jeszcze odpalę aplikację, żeby Państwu pokazać, jak to mniej więcej wygląda. W tej chwili powinno się. I tutaj mamy już dokumenty, które nam się zeskanowały. Skaner automatycznie próbuje nam rozpoznać, jaki to jest typ dokumentu. Jeżeli wrzucilibyśmy, załóżmy, wizytówkę, to aplikacja próbuje nam wtedy rozpoznać dane z tej wizytówki, żeby później ją zarchiwizować, żebyśmy mogli sobie te dane skopiować do późniejszego wykorzystania. W przypadku tego drugiego skanerka naszego X100, to weźmiemy, schowamy to, uruchomimy nam skaner. Połączymy go przez Wi-Fi. Odświeżę. Uzyskujemy adres IP. Trochę ciężko operować. Nie ma przycisku cofnij. Korzystamy wtedy z aplikacji ScanSnap na telefonie. Żebyście Państwo mogli widzieć. Skaner w międzyczasie, jak nam się połączy, to on już jest w tej chwili widoczny. Wkładamy sobie w niego papier, naciskamy przycisk scan. Jak Państwo widzicie, obecnie skanerek nam skanuje dokument. Może. Gdy skończymy skanować, możemy sobie nacisnąć przycisk Finish. No i wtedy taki dokument pojawia nam się do podglądu, na przykład w aplikacji. On też jest zapisany w plikach na telefonie, więc jeśli mamy taką konieczność, możemy sobie taki pliczek już wysłać z telefonu przez pocztę bądź jakiś inny komunikator, który pozwala nam dołączyć załącznik do, nie wiem, przez Messenger facebookowy bądź pocztę wbudowaną w telefon typu Gmail. Taki załączniczek możemy potem komuś przesłać, jeżeli mamy potrzebę. Jest to bardzo fajny skanerek, gdyż jest bardzo kompaktowy. Jego bateria pozwoli nam zeskanować dokumenty,
gdziekolwiek byśmy nie byli. Możemy go oczywiście podłączyć też po przewodzie USB do komputera i skanować, ewentualnie też po Wi-Fi połączyć komputer z nim. No ale jak Państwo widzicie, jest to taki prosty w obsłudze, malutki, kompaktowy skanerek, który możemy wykorzystać praktycznie wszędzie, gdzie będzie nam potrzebne takie przenośne rozwiązanie. I w tym wypadku już bym przekazał głos koledze z Fujitsu, Jarkowi Dudzce, i on opowie więcej o naszych rozwiązaniach. Michał, bardzo Ci dziękuję w takim razie za krótkie wprowadzenie do całego procesu digitalizacji. Jarku, możesz odpalić już swoją kamerę i mikrofon. Zaraz zrobimy teścik, czy Państwo dobrze nas słyszą i widzą. Dziękuję panowie. Myślę, że skaner już powinien być widoczny. Jest widoczny, ja go widzę. Poprosimy o informację na czacie, czy również Państwo widzicie prezentowany skaner. I udostępniamy ekran. Tak, ok. Czyli wszystko jest widoczne. Jeszcze raz tylko przypomnę, że Jarosław Dudka to jest ekspert z firmy PFW Fujitsu i dzisiaj zaprezentuję Państwu oprogramowanie, które jest dołączone do skanerów, ScanSnap Home. Dobra, Jarku, poproszę Cię tylko o informację, w którym momencie powinienem wyświetlić pytania konkursowe, tak jak umówiliśmy się na samym początku, a teraz już wyłączam swoją kamerę i mikrofon, tak żebyście Państwo mieli lepszą widoczność. Dziękuję jeszcze raz, witam serdecznie wszystkich, dziękuję za w ogóle znalezienie czasu w tak ciężkim i gorącym okresie, jaki mamy obecnie, czyli ostatni kwartał roku. Chciałem dzisiaj Państwu przedstawić tak pokrótce nasz interfejs ScanSnap Home. To jest interfejs dla oprogramowania, który tak naprawdę jest dostarczany z naszą rodziną skanerów ScanSnap. Jak wcześniej już wspomniał kolega Michał, te skanery mogą pracować w różny sposób z tym interfejsem. Po pierwsze, możemy wykorzystywać połączenie bezpośrednie przez USB, ale możemy też łączyć skanery, które są wyposażone w interfejs moduł Wi-Fi poprzez Wi-Fi, czy to w trybie bezpośredniego połączenia, czy też poprzez istniejącą infrastrukturę sieciową. Myślę, że największą zaletą naszego oprogramowania ScanSnap Home jest jakby zunifikowanie wszystkich funkcjonalności, które wykorzystujemy w takiej codziennej pracy w biurze, czy też w biurze domowym, w pracy z domu, w jeden interfejs, ponieważ bardzo często i gęsto wielu producentów wykorzystuje do obsługi na przykład wizytówek, bądź też dokumentów, bądź też zdjęć, różne typy oprogramowania, co powoduje, że my musimy instalować wiele oprogramowania, uczyć się różnych interfejsów. Natomiast w przypadku tego oprogramowania mamy tak naprawdę wszystko zaszyte w jednym kompaktowym interfejsie. Interfejs ScanSnap Home tak naprawdę składa się z kilku sekcji. W części głównej widzimy sobie nasze skany, które tak naprawdę tworzą swojego rodzaju repozytorium danych, ponieważ nasze oprogramowanie nie tylko skanuje dokumenty do pliku, ale również umożliwia przechowywanie tych danych w postaci repozytorium, tak jak tutaj widzimy, oraz odczytywanie ważnych informacji w zależności od typu dokumentu, co przedstawię później w kolejnej części. Więc w oknie głównym mamy repozytorium z podglądem na stan. Po prawej stronie mamy sekcję związaną z informacjami, możliwość przełączania widoku w górnej części, możliwość sortowania oczywiście dokumentów, jak również możliwość wyszukiwania w naszym repozytorium na podstawie słów kluczowych. Mamy też sekcję związaną oczywiście z pomocą. Jeśli sobie standardowo klikniemy F1 bądź klikniemy na tą opcję Help ScanSnap Manual, otworzy nam się oczywiście plik pomocy dla modelu skanera, który aktualnie używamy. Gdybyśmy chcieli wykorzystać inny model, możemy się łatwo przełączyć, wybrać system operacyjny. Oczywiście dzisiaj bazujemy na systemie Windows, ale nasze skanery naturalnie pracują też pod kontrolą macOS, więc sprawdzą się w takim różnorodnym środowisku. No i możemy sobie wybrać tak naprawdę dowolną sekcję, która nas interesuje, klikając Specification. Bardzo szybko przechodzimy do informacji, które nas notują i potrzebujemy znaleźć. W ekranie głównym mamy też takie fajne przyciski do przełączania między danymi zarządzanymi na komputerze, na który skanujemy, oraz danymi wysyłanymi do chmury, ponieważ nasze skanery również umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie skanowanie do popularnych serwisów chmurowych, jak Dropbox, jak Google Drive, OneDrive,
To są standardowe takie formaty, do których my możemy te skany eksportować w celu późniejszego zarządzania bądź udostępniania kolegom zespołu. Jeżeli chodzi o ustawienia, to myślę, że warto zwrócić uwagę, że mamy sekcję w menu głównym Settings i Preferences, gdzie tak naprawdę możemy sprawdzić, jakie są takie główne ustawienia naszej aplikacji. Czyli możemy sobie tak naprawdę ustawić ścieżkę do naszego repozytorium, wybrać, w jaki sposób nasze skany będą otwierane, czy przy pomocy edytora ScanSnap i przeglądarki ScanSnap, ponieważ to też jest zbudowany nasz interfejs, jak również wybrać różne metody tutaj skanowania, które możemy wskazać podczas pracy ze skanerem. Mamy też sekcję związaną z wyborem skanera, jeśli tych skanerów jest więcej w naszej sieci, ja w tym momencie jestem podłączony akurat przez Wi-Fi, to nam się na liście pojawi więcej urządzeń. Możemy tutaj oczywiście konfigurować ustawienia sieciowe. Mamy wybór języka dla dokumentów, ponieważ to rozwiązanie jakby ma zaszyte w sobie automaty do rozpoznawania tekstu, zarówno z wizytówek, z paragonów, jak i z dokumentów. Mamy też ustawienia aplikacji, ponieważ z poziomu naszego interfejsu oczywiście możemy przesłać skan do aplikacji jakby kolejnej, jeśli chcemy zrobić coś więcej z tym dokumentem. My tutaj mamy wbudowane silniki OCR, które pozwalają nam tworzyć dokument w pełni edytowany. Mamy też sekcję związaną z kontem, ponieważ standardowo ze skanerami ScanSnap otrzymujecie Państwo jakby cztery licencje, które pozwalają na współdzielenie urządzenia pomiędzy czterema użytkownikami. Dodatkowo, jeżeli zarejestrujemy konto ScanSnap Cloud, to mamy właśnie możliwość skanowania bezpośrednio ze skanera, nawet z pominięciem stacji roboczej do serwisów chmurowych, jeżeli skaner jest wyposażony w interfejs Wi-Fi. I dodatkowo możemy wtedy zwiększyć pulę dzielenia tych zasobów na dodatkowych 5 urządzeń, czyli jedno konto ScanSnap Cloud umożliwia tak naprawdę obsługę tego interfejsu na dodatkowo 5 urządzeniach, czy to komputerach, czy urządzeniach mobilnych. I z tego miejsca możemy właśnie zarządzać tymi licencjami. No i tutaj mamy tylko ustawienia związane z dostępnością. Także to jest jakby pierwsza część ustawień. Natomiast druga część ustawień to jest ten ładny niebieski przycisk w lewym górnym rogu, po kliknięciu na który otwiera nam się takie fajne okienko, które tak naprawdę imituje ekran skanera. Więc tak naprawdę my w tym widoku dostajemy, co można widzieć też na kamerze, dokładnie odwzorowanie interfejsu skanerowego, gdzie możemy zarządzać profilami. Oczywiście każdy z użytkowników, który będzie korzystać z urządzenia, ma możliwość tak naprawdę wyświetlenia tylko swojego menu. Możemy nawet tego użytkownika wybrać z poziomu skanera. Myślę, że teraz nam to nie zadziała, bo mam otwarte okno. Natomiast możemy albo się przełączyć po prostu łącząc z komputera aplikację, albo z poziomu skanera, żeby skanować bezpośrednio do swojego repozytorium i nie powodować zamieszania z plikami. Możemy sobie zmieniać rzeczywiście kolorystykę tych przycisków, jak również tworzyć profile skanowania. To, co wyróżnia rozwiązanie ScanSnap Home, to myślę właśnie cały jakby zasób predefiniowanych szablonów. Po kliknięciu na przycisk dodaj, widzimy po prostu multum przeróżnych szablonów, które od razu po wybraniu pozwalają nam skanować określone typy dokumentów. Jak sobie zerkniemy na tą listę, widzimy, że tutaj mamy jakby podzielone również te menu, te profile skanowania na różne kategorie dla biznesu, czyli to, co możemy użyć w firmie, skanowanie na przykład wizytówek, skanowanie do maila, skanowanie do drukarki, rozliczenie kosztów, jak również do użytku osobistego, czyli skanowanie paragonów, do zarządzania wydatkami, skanowanie katalogów, zdjęć, przepisów, dla służby zdrowia jakieś dokumenty, jak również profile zorientowane na skanowanie właśnie do serwisów chmurowych. Też tutaj Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, to o czym wspomniałem wcześniej. Oraz takie przydatne, jeśli chcemy na przykład skanować dokumenty większe niż A4, możemy je zeskanować po złożeniu na pół i oprogramowanie nam to ładnie zintegruje w jeden spójny obraz. To jest oczywiście coś, co możemy wybrać w sposób predefiniowany, natomiast bardzo jakby tutaj ważną cechą tego rozwiązania jest to, że my tak naprawdę zaimplementowaliśmy tu szereg różnych automatów. Jednym z tych automatów jest właśnie możliwość rozpoznawania typów dokumentów.
Nasze oprogramowanie, co tutaj widać w prawej części okna, potrafi rozpoznawać dokumenty, wizytówki, paragony oraz zdjęcia. I dla każdego z tych typów dokumentów my możemy zastosować kompletnie inne ustawienia. Jeśli sobie wybierzemy ten typ i zeskanujemy dokumenty, to oprogramowanie automatycznie klasyfikuje nam te dokumenty w zależności od tego, co skanujemy. Możemy też dodatkowo wybrać, czy chcemy, aby te skany nasze trafiały do repozytorium ScanSub Home, czy chcemy po prostu skanować do pliku bądź do serwisu chmurowego. Oczywiście mamy tutaj możliwość dodatkowych opcji. Myślę, że też warto podkreślić ten fakt, że nasze skanery ScanSnap posiadają unikalny, stworzony przez nas sterownik, który nie bazuje zarówno na standardzie Twain ani ISIS. Wobec tego nie musimy się tak naprawdę uczyć naprawdę skomplikowanych ustawień, ponieważ automaty, które są tu zaszyte, pozwalają nam wybrać tylko dosłownie kilka opcji, jak tryb koloru, jak stronę skanowania, jakość obrazu, jak widzimy tutaj prawie wszędzie jest wybrane na automatyczne, usuwanie pustych stron, dodatkowo kilka opcji zwiększających czytelność dokumentów i te skany naprawdę po kliknięciu kilku ustawień pozwalają, co za chwilę pokażę, być bardzo przejrzyste, czytelne i nie wymagają jakby ponownego skanowania. Możemy też z tego poziomu w ramach profilu wybrać sobie, co chcemy zrobić z naszym plikiem po skanowaniu. Jak widzimy, ta lista jest predefiniowana już w oparciu o różne szablony. Możemy ten dokument eksportować do różnych aplikacji, a możemy po prostu zostawić wyświetlanie w interfejsie naszego repozytorium ScanSnap Home. Dobra, nie zapisujemy zmian. Dobrze, Błażej. Myślę, że na tym etapie możemy uruchomić pierwsze pytanie. Zrobimy sobie taką małą przerwę. Już jestem. Ok, pierwsze pytanie. Zanim wyświetlę pierwsze pytanie, od razu uprzedzę i przypomnę o tym, że nie udzielamy odpowiedzi na czacie, tylko wskazujemy odpowiedzi na ekranach Państwa komputerów. Zaraz będziecie Państwo widzieć to pytanie, tam będą trzy odpowiedzi. Oczywiście w dniu dzisiejszym, tak jak wspominałem na samym początku, jest do wygrania skaner przenośny iX100. Skaner, nagroda jest jedna, czyli dla jednej osoby, która prawidłowo odpowie na wszystkie trzy pytania, przewidzieliśmy właśnie tą nagrodę. Dobra, wyświetlam pierwsze pytanie. Ciach, już Państwo powinniście na ekranach swoich komputerów widzieć pytanie. Udzielamy odpowiedzi. 7% już z Państwa udzieliło odpowiedzi. Po zaznaczeniu odpowiedzi, jeśli pytanie nie wyświetla się na całym ekranie, to oczywiście można zeskrolować sobie myszą, tam jest przycisk wyślij, wówczas my będziemy widzieć, ile już z Państwa zagłosowało. 52%, jeszcze kilka chwil i zakończymy pierwsze pytanie. Jarku, na czacie jest informacja między innymi od pana Emila, prosi o przeskanowanie paragonu. Także jeśli możesz w tym czasie, jak Państwo udzielacie odpowiedzi na pytanie, zerknąć na czat. Już widzę, że nawet udzielasz odpowiedzi na czacie. Dobra. 65%. Jak Państwo nie znacie odpowiedzi, to strzelamy. Niczym Państwo nie ryzykujecie, a do wygrania jest fajna nagroda. Przenośny skanerek. 69%. Myślę, że jeszcze z 5 sekund i będziemy mogli już zakończyć, ponieważ już połowa z Państwa zagłosowała, czyli wzięła udział w pierwszym pytaniu, więc mamy jakąś reprezentatywną grupę. Także 5, 4, 3, 2, 1. OK, to kończę możliwość udzielania odpowiedzi, udostępniam Państwu wyniki, zerknę sobie, czy już Państwo te wyniki widzicie. Tak. Można sobie oczywiście scrollować myszą, tak jak wspominałem. Jarku, poproszę Cię teraz o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Jasne. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście A, czyli możemy rozpoznawać dokumenty, paragony, wizytówki i fotografie. Czyli większość z Państwa odpowiedziała prawidłowo. Te osoby, które odpowiedziały źle na to pytanie, nie przejmujemy się, bierzemy udział w kolejnych odpowiedziach, w kolejnych pytaniach, ponieważ zdarzały się wcześniej sytuacje, tak jak pewnie Państwo już widzicie z poprzednich webinarów, że nie mieliśmy osoby, która prawidłowo odpowiedziała na wszystkie trzy pytania, wówczas uwzględniamy prawidłowe odpowiedzi na pozostałe pytania i na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy zdobywa nagrodę. Dobra, czyli kończę udostępnianie Państwu wyników, zamykam, ciach, możemy wrócić już do udostępnienia i kolejnej części, tylko przypomnę, że przed nami jeszcze są dwa pytania konkursowe. Dobrze. Widać mój ekran z powrotem?
Ja widzę. Poprosimy o informację na czacie od Państwa, czy też Państwo widzicie ekran Jacka. Widać. Super. Padło pytanie na czacie właśnie między innymi o skanowanie paragonu, więc chciałbym teraz pokazać, jak możemy tutaj uruchomić skanowanie. Myślę, że warto podkreślić w tym skanerze też to, że w modelach X1400, X1500 oraz X1600 jest możliwość zastosowania specjalnej przystawki w postaci takiego plastiku z otworami, która nam ułatwia skanowanie właśnie faktur takich paliwowych, paragonów, czy też wizytówek. Są specjalne sloty wykonane w tej przystawce, które nam powodują, że paragoniki trzymają nam się poprawnie. Możemy sobie to ładnie poukładać, nic nam się wtedy nie rozwala i kolejność jest zachowana. Skanowanie możemy uruchomić jakby dwojako. Pierwszym sposobem jest naciśnięcie po prostu przycisku skan po wybraniu wcześniej profilu skanowania z ekranu skanera. Natomiast druga metoda to jest oczywiście wciśnięcie przycisku skan w interfejsie ScanSub Home i kliknięcie tego dużego przycisku skan. Więc my może spróbujemy teraz uruchomić skanowanie ze skanera. Bardzo właśnie też fajną funkcją jest to, że my nie musimy tak naprawdę podpinać tych profili pod żadne przyciski w systemie operacyjnym, w odróżnieniu do skanerów pracujących, bazujących na interfejsie Twenge Isis, tylko po prostu klikamy przycisk scan i oprogramowanie automatycznie już skanuje nasze dokumenty. W momencie, kiedy one są skanowane, oprogramowanie w sposób inteligentny, automatyczny wykorzystuje algorytmy, które po pierwsze odczytują nam nazwę pliku. Jak Państwo widzicie, dokumenty zeskanowane dzisiaj mają już jakieś nazwy nadane automatycznie. To nie są nazwy jakieś stałe w postaci daty i licznika, tylko w sposób inteligentny my rozpoznajemy tekst na dokumencie i próbujemy go umieścić w nazwie pliku. I teraz im więcej takich dokumentów zeskanujemy, tym ten soft staje się coraz bardziej inteligentny i uczy się jakby tych dokumentów, które my skanujemy i pozwala je lepiej jakby tutaj opisywać, klasyfikować. Dodatkowo, jak klikniemy sobie na dokument i zobaczymy w tym oknie po prawej, widzimy, że on został rozpoznany jako wizytówka. Ale to tylko, że on został rozpoznany jako wizytówka, to nie jest wszystko, ponieważ on wszystkie jakby nasze informacje czyta, czyli numer telefonu, adres e-mail i przechowywuje w naszym repozytorium. Możemy oczywiście te dane sobie edytować albo ręcznie, jeśli na przykład czegoś nie odczytamy, możemy sobie wpisać ręcznie, to zostanie zapisane. Możemy też wykorzystać funkcję rysowania strefy OCR i po prostu stwierdzamy, że dajmy na to, że to jest nasz adres strony internetowej. Tutaj w oknie poniżej widzimy, że on to bardzo szybko odczytał i od razu umieścił w tych danych. To jest jakby pierwsza część. Oczywiście skanowaliśmy też paragony, więc widzimy, że ten dokument został poprawnie wykryty jako paragon. Jeśli chodzi o paragony, to również możemy tutaj wyświetlać bardzo wiele interesujących informacji. Możemy nazwę producenta albo po prostu sklepu, gdzie wykonaliśmy zakupy, odczytać. Możemy zczytać wartości faktury, więc widzimy kwotę. Jeżeli sobie powiększymy może troszeczkę. O, będzie troszeczkę więcej widać. Widzimy kwotę, która się tutaj zgadza z sumą całkowitą. Widzimy wartość podatku, więc możemy tak naprawdę w bardzo już tutaj fajny, ciekawy sposób sobie te paragony opisywać i kontrolować nasze miesięczne wydatki. Trzeci typ dokumentu, który został zeskanowany, został potraktowany i sklasyfikowany jako dokument, więc widzimy jakby też tą informację w tym miejscu. Możemy sobie dodać oczywiście dodatkowe informacje do tego oraz sprawdzić, co to jest za plik. Widzimy, że to jest Adobe dokument, że nie jest to plik przeszukiwalny. Oczywiście taka opcja jest i możemy ten OCR włączyć. Jeżeli na przykład zapomnieliśmy o tym, to zawsze jest funkcja przekonwertowania pliku do pliku przeszukiwalnego. Jak widzimy, język polski również znajduje się na liście. Padło takie pytanie na czacie, więc od razu odpowiadamy. Więc możemy wybrać albo automatyczne, wykonać konwersję pliku do pliku przeszukiwalnego. I już widzimy, że ten dokument jest przeszukiwalny.
Możemy też oczywiście skanować zdjęcia, to co wcześniej powiedziałem, ja mam tutaj takie ładne, ładną praskę lwa, więc wykonamy ponownie skanowanie. Zobaczymy, czy dokument zostanie poprawnie rozpoznany. No w tym momencie widzimy, że on został z jakiegoś powodu zaklasyfikowany jako dokument, ale to nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żebyśmy zmienili ręcznie typ na fotografię. Oczywiście potwierdzamy. Dokładnie. I to jest jakby coś, co pozwala nam tutaj w łatwy sposób klasyfikować te dokumenty ze względu na typy. Oczywiście po lewej mamy jeszcze tą klasyfikację rozbitą, więc jak sobie włączymy takie filtry, to nam się wyświetlą tylko dokumenty, tylko wizytówki, tylko paragony lub tylko fotografie. Ale to nie jest wszystko, ponieważ wspomniałem wcześniej, że my w tym naszym repozytorium nie tylko możemy umieszczać nowe pliki, ale możemy je też wyszukiwać po tak zwanych słowach kluczowych lub tagach. Więc jeśli byśmy sobie tutaj zerknęli na nazwę, że na przykład szukamy czegoś, co ma w nazwie Fujitsu, zaczniemy pisać Fujitsu, to on nam tutaj wyświetla tylko te dokumenty, które tak naprawdę mają te informacje, no nie? Jeśli zaczniemy sobie pisać Jane, filtruje nam ładnie do Jane Wilson. To są tak zwane słowa kluczowe, ale możemy dodatkowo opisywać każdy z naszych dokumentów tak zwanym tagiem. Możemy sobie nazwać, o, dajmy na to, test. I ten dokument od razu dostaje taką jakby etykietkę test. Jeśli teraz sobie wyszukamy ten test, o, coś mi tutaj nie zadziałało. Może zrobimy inaczej. Po tagu. I teraz nam podpowiada, czyli jeśli sobie wybierzemy tutaj, jakby mamy też takie podpowiedzi, po czym możemy wyszukiwać, albo po tytule, albo po dacie, albo po tagu. Więc wybierając tę etykietę tak, możemy sobie faktycznie wyszukiwać, już ten test nam się tutaj pojawia w podpowiedziach. Także też nam dodatkowo ułatwia zarządzanie tymi plikami, ewentualnie odszukiwanie pożądanej informacji. Możemy też, myślę, że to w przypadku paragonów może być przydatne, wyszukiwać podacie skanowania. Czyli jeżeli chcemy sobie zawęzić zakres wyszukiwania dokumentów do określonego przedziału czasu, wybieramy po prostu przedział dat, klikamy OK i on nam wtedy wyszuka dokumenty, na przykład wykonane wczoraj. Myślę, że tutaj już coś dostaniemy. Jakiś filtr, przepraszam. Dobra. Tak, i to są wtedy tylko dokumenty wykonane wczoraj. Więc myślę, że też bardzo przydatna, inteligentna funkcja, która nam pozwala zarządzać tymi danymi. Myślę, że Błażej, możemy zadać drugie pytanie. Teczki dzisiaj spadają, no ale trudno. Dobrze, czyli tak, mamy przed nami drugie pytanie. Zaraz wyświetlę na ekranach Państwa komputerów drugie pytanie. Jeszcze raz przypominam, nie udzielamy odpowiedzi na czacie, udzielamy odpowiedzi na ekranach swoich komputerów. Tak. Drugie pytanko i już Państwo powinniście widzieć. Zerknijmy. Faktycznie tak jest, jak mówię. Tak. Mamy 39% udzielonych odpowiedzi. No na razie na czacie nie mamy żadnych dodatkowych pytań, ponieważ Jarek odpowiedział na pytanie pana Emila, czy język polski jest obsługiwany, więc potwierdzam, że tak. 59%, szybko Państwo odpowiadacie, no i fajnie, bo nie będziemy przedłużać, każdy ma oczywiście jakieś swoje dodatkowe zajęcia związane z między innymi z pracą. 69%. O, ale pojawiło się od pana Pawła kolejne pytanie, także Jarku. Tutaj akurat ScanSnap Home nie rozpoznajemy kodów kreskowych z prostego względu, ponieważ jak Państwo widzicie, te dokumenty nie miały na sobie kodów kreskowych, a jednak zostały odseparowane automatycznie.
Właśnie ze względu na tą funkcję automatycznej klasyfikacji dokumentów. Jest w stanie nasze oprogramowanie rozpoznać, że jeśli to jest paragon, to te paragony najczęściej są jednostronicowe. Więc widzimy, że nie dostaliśmy jednego pliku, tylko tak naprawdę trzy pliki z paragonem. Osobno była wizytówka, osobno było zdjęcie, osobno dokument. Więc tutaj nie potrzebujemy tak naprawdę detekcji kodów kreskowych. Dobra. Tutaj pan Paweł jeszcze skomentował. W każdym razie i pora zakończyć chyba już drugie pytanie, bo mamy 71% udzielonych odpowiedzi. Nawet jeśli Państwo zaznaczyliście odpowiedź, nie kliknęliście przycisku wyślij, to i tak te odpowiedzi zostaną uwzględnione. Dobra, kończę możliwość udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie w dniu dzisiejszym i udostępniam Państwu wyniki. Tak, wyniki już są. Jarku, poproszę Cię w takim razie o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Tak, w tym przypadku również prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A, czyli tagi słowa kluczowe służą tak naprawdę w celu wyszukiwania dokumentów. Jeśli opiszemy dokument tagiem, słowem kluczowym, to później go możemy w łatwy sposób odszukać w interfejsie ScanSnap.com. Czyli większość z Państwa odpowiedziała prawidłowo, także cały czas zwiększacie Państwo szanse na wykranie skanerka iX100. Ja w tym momencie kończę udostępnienie wyników tego pytania. Zamykam je i możemy już powrócić do kolejnej części. Przed nami tylko przypomnę jeszcze jedno ostatnie pytanie konkursowe, ale jeśli Państwu pojawią się jakieś pytania w związku z dzisiejszą prezentacją, no to śmiało zadajemy je na czacie. Na pewno znajdziemy chwilę na to, by udzielić odpowiedzi. Dzięki Bożej. Myślę, że jeszcze jedną istotną, ważną jakby cechą tego oprogramowania ScanSnap Home, w momencie, gdy zeskanujemy sobie paragony i odczytamy te dane, fajnie, jeśli mamy taki widok i coś tam widzimy, natomiast myślę, że dużo fajniej wygląda jeszcze taki widok, czyli my tak naprawdę dostajemy bazę danych ze wszystkich paragonów, datę wystawienia paragonu, kwotę, podatek, typ płatności. Możemy sobie oczywiście tutaj wybierać, jakie informacje chcemy wyświetlać. Jeżeli coś nam na przykład nie odczyta, dajmy na to z tego pierwszego dokumentu kwotę, to podobnie jak w przypadku wizytówki, możemy sobie tą wartość po prostu czytać ręcznie. Także myślę, że to jest też dość istotna funkcjonalność. Natomiast oczywiście, co możemy robić z takimi danymi? Na przykład w przypadku wizytówek, które też możemy sobie wyświetlić w takiej kompaktowej formie albo w postaci listy z miniaturą i danymi. Możemy na przykład taki kontakt biznesowy wygenerować i eksportować do postaci plików. Oczywiście w takich standardowo rozpoznawanych formatach dla wizytówek. Jest to format WCF, XML, CSV czy TXT. W tych czterech formatach możemy sobie tak naprawdę eksportować te dane, które później możemy na przykład zaimportować w Outlooku. Jak sobie weźmiemy to, eksportujemy na pulpit. Dostajemy tak naprawdę wizytówkę w formacie VCF. Także myślę, że to jest też dość ciekawa, istotna funkcja. Jeśli chodzi również o edycję tych plików, to oczywiście nasze oprogramowanie umożliwia taką edycję. Jeśli sobie klikniemy dwukrotnie na dokument, otwiera nam się przeglądarka, gdzie możemy sobie pomieszać, powiększać, oczywiście dopasowywać widok do strony i jakby sprawdzić, czy ten dokument jest czytelny. Jak widzimy, no tutaj jest praktycznie żyleta, bez żadnych skomplikowanych ustawień, ale możemy też wykonać prostą edycję, jak na przykład obrót, jak dodanie kolejnej strony, jak prostowanie, czy też przycinanie, bądź łączenie stron. Jeśli byśmy stwierdzili, dajmy na to, może tutaj tego nie zobaczymy, ale no, gdybyśmy chcieli na przykład złączyć dwa pliki, mamy dokument wielostronicowy, zeskanowany dwustronnie, chcemy złączyć w jeden plik, to też taka funkcja była dostępna właśnie w tym trybie edycji. Oczywiście to, co wspomniałem wcześniej, możemy również stworzyć z dokumentu plik w pełni edytowalny. Więc jeśli klikniemy sobie prawym przyciskiem menu kontekstowe i wyślemy ten plik na przykład do formatu Word, po kilku chwilach dostaniemy tak naprawdę dokument, który będziemy mogli edytować. Widzimy, to rozpoznawanie odbywa się w tle.
dostajemy piękny dokument, na który możemy nanosić jakieś poprawki. Także myślę, że też bardzo przydatna funkcja. Może zadamy pytanie trzecie, Błażej, i potem jeszcze troszeczkę to opowiadam. Tak, przypominam, że udzielamy odpowiedzi na ekranach monitorów, a nie na czacie. Czyli już ostatnie pytanie wyświetlamy, trzecie. Ciach, już jest. A ja sobie tutaj zerknę na podgląd. Pan Paweł pyta o różnicę między wersjami Home Pro. Jeżeli chodzi o ScanSnap Home, to my tak naprawdę nie oferujemy wersji Pro. Oferujemy wersję po prostu ScanSnap Home, która jest dostarczana w standardzie ze skanerem i pozwala na korzystanie z licencji, albo inaczej, na współdzielenie skanera pomiędzy czterema użytkownikami. Jeżeli jest potrzeba współdzielić między większą liczbą użytkowników, zawsze można dokupić dodatkową licencję użytkownika. Już 55% z Państwa udzieliło odpowiedzi. Poczekamy jeszcze chwilkę. Przypomnę tylko, że na samym dole jest oczywiście przycisk wyślij, więc trzeba przycisnąć ten przycisk. Wówczas my będziemy mieli informację od razu, ile procent z Państwa udzieliło odpowiedzi. Jeśli nie przyciśnicie Państwo tego przycisku, to oczywiście odpowiedzi zostaną uwzględnione, no ale my troszeczkę dłużej będziemy czekać na rezultaty. Już 61%, czyli ponad połowa. Myślę, że 5 sekund będziemy mogli zakończyć już ostatnie pytanie konkursowe. Powiedzmy 3, 2, 1. I kończę możliwość udzielania odpowiedzi. Udostępniam Państwu wyniki. Jak patrzę na podglądzie, wyniki już Państwo macie. Nawet wskoczyło mi coś w ostatniej chwili. Państwo już tego na pewno nie widzicie. 65% jest udzielonych odpowiedzi na ekranach, jest 63% w tej chwili, jak widzę. Jarku, poproszę Cię w takim razie o wskazanie prawidłowej odpowiedzi na trzecie pytanie. Tak, prawidłową odpowiedzią w tym pytaniu to jest odpowiedź C, czyli możemy eksportować dane, informacje odczytane z wizytówek do popularnych formatów VCF, TXT, CSV oraz XML, które później możemy oczywiście wykorzystać do na przykład importu kontaktów do na przykład Outlooka, też do telefonu. Okej, czyli w tym przypadku również większość z Państwa udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Pewnie znajdzie się wśród tak dużej liczby odpowiedzi osoba, która jako pierwsza odpowiedziała prawidłowo na wszystkie trzy pytania. No ale kto wie, wszystko jest możliwe. Dobra, ale na tą chwilę wyłączam swoją kamerkę i mikrofon, tak że będziesz mógł kontynuować i oczywiście kończę udostępnianie wyników. Dzięki. I wyłączam się w tej chwili. Myślę, że już powoli jakby zbliżamy się do końca prezentacji tego produktu. Myślę, że jeszcze na koniec możemy zaprezentować tak naprawdę funkcjonalność skanowania wsadowego, ponieważ my tak naprawdę, jeśli chodzi o organizację kontaktów biznesowych, no nie chcemy tutaj promować jakby skanowania wizytówki po wizytówce, tylko my chcemy właśnie promować funkcjonalność przetwarzania wsadowego, czyli jeżeli ktoś ma po prostu setki wizytówek, wrzuca hurtem na podajnik skanera takie wizytówki, one automatycznie się odczytują i później możemy to eksportować hurtowo też do jednego pliku VCF, który później jesteśmy w stanie zaimportować. Mógłbym jeszcze pokazać, myślę, funkcjonalność szybkiego menu. Jeżeli sobie przełączymy profil skanowania na ekranie skanera na Quick Menu, klikniemy przycisk Scan. Tak naprawdę dostajemy takie menu znane użytkownikom, którzy korzystali wcześniej z oprogramowania ScanSnap Manager i ScanSnap Organizer, że możemy tak naprawdę w tym szybkim menu wybrać, co my chcemy zrobić z tym dokumentem, czy my chcemy go zapisać do folderu, zapisać do interfejsu ScanSnap Home, wysłać na drukarkę, stworzyć plik przeszukiwalny, edytowalny lub wysłać do folderu obrazów bądź dokumentów. To jest, myślę, też taki fajny ukłon w stronę użytkowników, którzy bardzo lubili nasz wcześniejszy interfejs, ale myślę, że nowy też nie jest zły, ponieważ on jakby kompaktuje te wszystkie jakby dostępne ustawienia w jednym interfejsie, co naprawdę, proszę mi wierzyć, ułatwia zarządzanie, ponieważ nie musimy już instalować wielokrotnie różnych programów, aktualizować je jeden po drugim, tylko tutaj wszystko dzieje się jakby kompleksowo i kompaktowo. Dobrze. Na razie tego nie będziemy zapisywać. No i myślę, że też na koniec jakby funkcjonalność skanowania do chmury.
po skonfigurowaniu konta z Custom Cloud my tak naprawdę możemy dokumenty eksportować od razu do chmury. To nam się powinno wkrótce tutaj pojawić. Też myślę ważną i pomocną funkcją jest możliwość edycji parametrów skanowania z poziomu skanera, czyli możemy sobie zmienić tryb koloru, bardzo przejrzyste menu. Możemy sobie zmienić rozdzielczość czy jakość pliku wyjściowego w zależności czy ma być automatyczna, zwykła. Wiadomo, im wyższa jakość, tym rozmiar pliku będzie większy. Możemy sobie zmienić tryb skanowania na skan normalny, skan z kontynuacją i skan manualny, ponieważ w tym skanerze również mamy możliwość skanowania długich dokumentów, które wykonuje się w trybie ręcznym. Jest jeszcze jedno pytanie na czacie, czy to oprogramowanie ma opcję czyszczenia skanów zagięć, dziurek, odszywacza, dziurkacza. Nie mamy takiej funkcjonalności, natomiast w pracy jakby z takimi dokumentami w biurze domowym one niekoniecznie muszą być potrzebne. I czy jest możliwość przetestowania? Oczywiście myślę, że tutaj jest możliwość przetestowania takiego skanera. W zależności od potrzeb proszę o kontakt albo z nami, albo ze Stowarisem i wtedy udostępnimy taką maszynkę do testowania. I tutaj widzimy, że ten dokument do chmury też się nam wysłał. Dodatkowo też możemy sprawdzać sobie jeszcze ustawienia samego skanera z poziomu panelu, ustawienia sieci, ustawienia związane z maintenance'em. Skaner posiada też, może to jest istotna funkcja detekcji pionowych smug. On tutaj nam stwierdził, że szybki są zabrudzone, więc w łatwy sposób możemy zlokalizować wizualnie na ekranie skanera, które części należy wyczyścić, żebyśmy na przykład uniknęli tego zjawiska powstawania pionowych smug na skanie wynikowym, które powodują, że nasz dokument niekoniecznie będzie się nadawał do dalszego przesłania. Jak również możemy sprawdzić stany liczników. Jeżeli jest potrzeba wymiany konsumabli materiałów eksploatacyjnych, to możemy również zresetować to z poziomu skanera bezpośrednio. Bądź też zaktualizować firmware. Tak jak tu widzimy, już mamy powiadomienie, że jest nowa aktualizacja firmware. Jakbyśmy to kliknęli, to po prostu firmware nam się zacznie aktualizować. Z mojej strony myślę to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, nie wiem, czy może pominąłem coś. Jeśli tak, to proszę się przypomnieć, to w tej chwili spróbujemy tutaj odpowiedzieć. Sobie tylko przełączę kamerę. Dobra, poczekamy. Daniel, też Cię poproszę o uruchomienie swojej kamerki. To w takim razie może się pojawią jeszcze w trakcie jakieś pytania. Jak nie, no to nie będziemy przedłużać, zakończymy. Ale w międzyczasie poproszę Cię, Jarku, o wstawienie kontaktu do Ciebie na czacie, tak żeby każdy mógł sobie zerknąć, skopiować. Może pojawią się jakieś pytania po zakończeniu już dzisiejszego webinaru. Jest. Danielu? Zapraszamy do kontaktu. Myślę, że też mogę Państwu już troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, bo myślę, że wielu też to może zainteresować, że planujemy premierę polskiego interfejsu z CASAP Home w najbliższym czasie. Myślę, że to będzie gdzieś tuż po nowym roku. Rewelacyjnie. Także to Danielu, też powinno przydać. Też jeszcze raz poproszę Cię o zostawienie kontaktu do siebie. Wiem, że wcześniej tam już udzielałeś odpowiedzi odnośnie pytania dotyczącego ceny, ale będzie na wierzchu przynajmniej. Jak najbardziej, zaraz wkleję kontakt do siebie i zapraszam wszystkich Państwa, jeśli macie pytania odnośnie tak rozwiązań, jak i oferty cenowej ze strony Stowaris. Zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną, jak również z handlowcami. Oczywiście przygotują oni dla Państwa oferty. No i zapraszam, bo nasze skanery są dostępne na magazynach Stowaris, więc nie mamy problemu, tak jak zdarza się na przykład z innymi brandami, gdzie jest problem z dostępnością sprzętu. U nas wszystko jest bezpośrednio na naszym magazynie i realizowane praktycznie z dnia na dzień. Także zapraszam serdecznie. A ofertę cenową przygotuję ja, bądź przygotują handlowcy. Zapraszam do kontaktu. Dobrze, oczywiście kontakty do naszego działu handlowego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej stowaris.pl w zakładce kontakt. Tam będzie specjalna sekcja, jeśli chodzi o naszych handlowców, więc można się bezpośrednio z nimi kontaktować. Ja ze swojej strony mogę zachęcić tylko do śledzenia naszych mailingów, postów w mediach społecznościowych. Będziecie Państwo na bieżąco z następnymi naszymi wydarzeniami, które organizujemy. No, mamy zaplanowany webinar, ale to już będzie w listopadzie, po tych wszystkich świętach, które są na samym początku listopada.
każdym razie nie pojawiają się żadne dodatkowe pytania, więc myślę, że pora zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Nie ma co tutaj przedłużać. Także dziękujemy Państwu bardzo. Ja również dziękuję naszym dzisiejszym prelegentom. Jarku, Tobie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję oczywiście Danielu również za prezentację skanerów. Dziękuję serdecznie. Michałowi również dziękuję. Michał, rozumiem, że już jest pewnie w naszym serwisie. Jak najbardziej. Wrócił do swoich obowiązków służbowych. Państwu oczywiście dziękuję za przybycie. Tak jak Jarek wspominał, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że Q4, czwarty kwartał to ciężki czas dla wszystkich, ale fajnie, że znaleźliście Państwo czas i dołączyliście do naszego dzisiejszego spotkania. Życzymy oczywiście dużo zdrowia i do zobaczenia podczas kolejnych webinarów. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy.